Baba Beloa lubią chyba wszystkie dzieci. Jest instruktorem, który potrafi przekonać do tańca każdego niedowiarka. Żądam, abyś na przekór wichrom i burzom był zawsze pogodny i radość dzieciom przynosił. Pan Bob nie zmuszał nikogo do tańca. Nabieraliśmy przy nim wiary w siebie. I promise. A bardzo fajnie pracowało się z panem Bobem. A kawaler Orderu Uśmiechu musi wybić duszkiem ten puchar soku kwaśnej cytryny i uśmiechnąć się na koniec. Start. One, two, three. No świetnie. W roku 1951 rozpisano ogólnopolski projekt na siedzibę dyrekcji przyszłej huty i w tymże konkursie zwyciężył projekt trójki projektantów: Janusza Ballenstedta, Janusza Ingardena i Marty Ingarden. Budynki nawiązujące do architektury polskiego renesansu, polskiego klasycyzmu czy też polskiego baroku. Rozpoczęto równocześnie projektowanie wnętrz. Zajął się tym wybitny polski przedwojenny designer, profesor Marian Zygmunt. To nie jest jakby jedyne wnętrze robione przez Zygmunta w Krakowie. Podobny wystrój spotykamy też w budynkach urzędowych na Wawelu. Niesamowite jest to, że mimo upływu ponad pół wieku to wnętrze i wiele innych wnętrz, aczkolwiek szkoda, że nie wszystkie, właściwie przetrwało w niezmienionym kształcie do naszych czasów. Przed naszym muzeum, jak położono kafelki parę lat temu, to one już są popękane, rozlatują się. A tutaj są meble obite no, grubo 50 lat temu. I są po prostu w stanie, no, jeśli nie idealnym, to nadal da się na nich siadać. Praktycznie do roku 80. Tutaj, w tym wnętrzu i w tym budynku przebywali, można by powiedzieć, ludzie decydujący i o gospodarce, o polityce polskiej. Pamiętajmy, że tu się odbywały posiedzenia RWPG dotyczące, no to tak jakby się tu zbierała Rada Europy i decydowała o hutnictwie na całym kontynencie. Przez historyków sztuki socrealizm jest uważany za ostatni wielki styl w historii. Potem już były same mody. No, co by nie powiedzieć o socrealizmie, jak porównamy ten budynek z przeciętnym blokowiskiem i klatkami schodowymi w bloku, w którym mieszkasz, to widać, że to była taka ostatnia epoka jeszcze z dobrą przedwojenną jakością, jeszcze jakby artyści coś potrafili, czego się wcześniej nauczyli, a właściwie po upadku socrealizmu, nawet już patrząc na te takie budowle, na nawet dom szwedzki czy inne, ten standard się gwałtownie obniżył. W Polsce są dwie jak gdyby realizacje związane z realnym socjalizmem. To jest Nowa Huta i to jest warszawska dzielnica, marszałkowska dzielnica MDM. Mieszkaniowa, czyli MDM. Nie mylmy nigdy tego, że Pałac Kultury i Nauki również jest reliktem socrealizmu polskiego. Nie, bo jest to stricte przeniesiony z Moskwy jeden z kilku istniejących tam podobnych pałaców. No, dodali takie attyki. Tam z boku. Przed nami dorosłość. Ile będzie punktów? 15? 20? Ja liczyłem na 6. Marzę o tym, żeby zostać lekarzem. Bardzo chciałabym być pediatrą, ponieważ lubię pracę z dziećmi. Chciałabym im jakoś pomagać. Jakoś za dużo tych marzeń nie mam. Wszystko raczej w moim życiu jest takie w miarę szczęśliwe i w porządku idzie. Chciałabym mieć piękne życie, na pewno rodzinne. Chciałbym być piłkarzem, a potem właśnie kontynuować jakieś właśnie pracę w sporcie. Mieć męża, dzieci. Takie szczęśliwe, proste życie, po prostu. Nie wiem. No może tak chciałbym kiedyś wystąpić w telewizji, po prostu, nie wiem,
Być sławnym albo coś takiego. Spełnić się, czyli nie wykonywać czegoś, do czego jestem zmuszony, tylko tego, co naprawdę lubię i to, co chcę. Ja tam pójdę do wojska i... Nie idę na medycynę, więc lekarzem nie będę, a inne studia są takie, że po zawodzie się raczej, znaczy po studiach się raczej w tym zawodzie nie pracuję, ale prawdopodobnie firmę po tacie będę miał. Ej, ja wierzę w swoją szczęśliwą gwiazdę i myślę, że tak bez robienia uda mi się. Będzie tak jak chce los. Odpowiedzialność. Punktualność. Muszę zarabiać. Muszę znaleźć żonę, męża.